Cześć, z tej strony Wierzba. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Tygodniowy Przegląd Naukowy. Dziś o nieudanym lądowaniu na Księżycu, mikroplastiku i sztucznej inteligencji w służbie medycznej. A to tylko niektóre z ciekawych wydarzeń naukowych z ostatnich dni. Pamiętajcie, że zestawienie jest wyborem czysto subiektywnym, a kolejność prezentacji jest totalnie przypadkowa. Wszystkie linki znajdować się będą w opisie. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, lajka, a teraz przedstawiam Wam 7 moim zdaniem ciekawych newsów naukowych z ostatnich dni. Zaczynamy! Numer 1. Nieudana próba prywatnego lądowania. Jeśli interesujecie się kosmosem, to prawdopodobnie wiecie, że 25 kwietnia odbyła się kolejna próba wylądowania prywatnym lądownikiem na Księżycu. Tym razem tego zadania podjęła się japońska firma iSpace. Niestety, tak samo jak inne prywatne lądowniki, tak i ten o nazwie Hakuto R nie ukończył swojej misji, której celem był krater Atlas znajdujący się na północnej półkuli Księżyca. Około 80 metrów od powierzchni zespół kontrolujący lądowanie stracił łączność z lądownikiem. Wszystko wskazuje na to, że maszyna prawdopodobnie się rozbiła, ale istnieje również małe prawdopodobieństwo, że po prostu uległa jakiejś awarii i straciła łączność. Niezależnie od tego należy przyjąć, że misja nie zakończyła się sukcesem. Szkoda trochę tej próby? Lądownik wyposażony był w różny sprzęt badawczy i mógł nam dostarczyć kilku ciekawych informacji. Pozostaje mieć nadzieję, że przyszłe próby zakończą się już pełnym sukcesem. W końcu nie myli się ten, kto nic nie robi. Numer 2. Przewidywanie tsunami. Aby ocenić potencjalne ryzyko wystąpienia tsunami, niezbędne jest posiadanie wielu informacji, w tym nie tylko takich, które są łatwe do uzyskania jak epicentrum, ale także bardziej złożonych, takich jak rozkład i rodzaj poślizgu podczas zderzenia płyt tektonicznych. Naukowcy postanowili wykorzystać specjalny sprzęt do odbierania fal akustycznych z wody, tak zwane hydrofony oraz sztuczną inteligencję. Dzięki temu stworzyli model obliczeniowy, który na podstawie tylko i wyłącznie odbieranych fal akustycznych jest w stanie w szybki sposób obliczyć rzeczywiste ryzyko wystąpienia tsunami. Model ten może pełnić istotną rolę uzupełniającą do obecnie stosowanych systemów ostrzegania przed pojawieniem się tego zjawiska. Jest w stanie działać w czasie rzeczywistym i na bieżąco monitorować odbierane przez hydrofony fale. Pozwala ponadto pomijać różne inne dane wykorzystywane w innych modelach obliczających ryzyko wystąpienia tsunami, takie jak na przykład parametry płaszczyzny uskoku, które nie zawsze da się dokładnie określić. Numer 3. Pszczelarstwo może być szkodliwe, a przynajmniej dla dzikich pszczół. Naukowcy przeprowadzili badania w kilku miejscach w okolicach wyspy Montreal, porównując liczbę pszczół w 2013 i w 2020 roku. Warto zaznaczyć, że na przestrzeni tych 7 lat znacząco wzrosła liczba lokalnych kolonii pszczół miodnych hodowanych przez okolicznych pszczelarzy z 250 do prawie 3000. W badanych miejscach w 2013 roku złapano ponad 5000 dzikich pszczół i prawie żadnej pszczoły miodnej. Natomiast w 2020 roku złapano zaledwie 2200 dzikich pszczół, podczas gdy pszczół miodnych było ponad 4000. Na podstawie tych wyników można wnioskować, że nieodpowiednia hodowla pszczół przez pszczelarzy oraz sam wzrost liczby kolonii może prowadzić do walki o pożywienie wśród tych owadów, co z kolei może prowadzić do zmniejszenia się populacji dzikich pszczół. Dlatego bardzo ważna jest kontrola kolonii oraz zdobycie odpowiedniej wiedzy przed podjęciem pracy z tymi wspaniałymi owadami. Numer 4. Starodawne DNA. Naukowcy opracowali nieinwazyjną metodę ekstrakcji DNA z pradawnych artefaktów, takich jak kości czy zęby. Do tej pory zwykle DNA udawało się uzyskiwać poprzez małe wywiercenia w badanym materiale. Jednak sposób ten przede wszystkim wymagał mechanicznego uszkodzenia artefaktu, a poza tym z wyekstraktowanego DNA nie dało się wyciągnąć wielu informacji. Nowy sposób zakłada użycie fosforanu sodu. Naukowcom udało się przy pomocy tej metody uzyskać DNA z przebitego zęba jelenia, który prawdopodobnie noszony był jako wisiorek. DNA znajdowało się głęboko w artefakcie. Dzięki nowej metodzie udało się określić płeć osoby, która albo wytworzyła ten przedmiot, albo się nim posługiwała.
Była to kobieta żyjąca około 20 tysięcy lat temu na Syberii. Nowa metoda niesie więc ze sobą wiele zalet. Jedną z nich jest brak konieczności naruszenia artefaktu. Drugą z kolei jest możliwość ekstrakcji DNA ukrytego głęboko w badanym przedmiocie. Numer 5. Mikroplastik w mózgu. Okazuje się, że nanocząsteczki polistyrenu są w stanie dostawać się do mózgu. Badania przeprowadzone na myszach polegały na podawaniu im różnej wielkości cząsteczek polistyrenu, a następnie badaniu rozprowadzania się tych cząsteczek. Okazało się, że zaledwie 2 godziny po spożyciu udawało się wykryć cząsteczki polistyrenu w mózgu, co oznacza, że przechodziły one przez barierę krew-mózg, która pełni rolę ochronną tego organu i która w rzeczywistości powinna je powstrzymać. Warto zwrócić uwagę, że polistyren jest powszechnie wykorzystywany na przykład do tworzenia butelek na napoje. Co za tym idzie? Badanie pokazuje wyraźnie, że istnieje dość duże potencjalne ryzyko wystawienia na działanie szkodliwych cząsteczek, na przykład w momencie spożywania wody z takiej butelki. Czy cząsteczki te rzeczywiście mogą mieć negatywny wpływ na działanie naszego organizmu? Prawdopodobnie tak, jednak wiele zależy tutaj od konkretnego człowieka, a także dawki, bo jak mówi dość znane stwierdzenie, tylko dawka czyni truciznę. Niemniej jednak rzeczywiście warto przyglądać się tematowi mikroplastiku, który ostatnimi czasy zaczął być dużo lepiej badany, a to akurat bardzo dobrze dla naszego zdrowia. Numer 6. Głodna gwiazda. W czasopiśmie Nature pojawił się artykuł informujący o niezwykłym odkryciu naukowców badających kosmos. Po raz pierwszy w historii udało się prawdopodobnie uchwycić proces pochłaniania planety przez gwiazdę. Wydarzenie to było odległe o 12 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Naukowcy porównali dane uzyskane w 2020 roku z różnych teleskopów badających kosmos. Połączenie tych wszystkich informacji doprowadziło do wniosku, że rzeczywiście z dużym prawdopodobieństwem udało nam się zaobserwować po raz pierwszy proces zjadania planety przez gwiazdę. Chociaż słowo zaobserwować to lekkie nadużycie. Trzeba pamiętać, że badając kosmos, nie możemy obserwować zjawisk bezpośrednio z chwilą ich wystąpienia, ponieważ sygnały świetlne muszą przebyć długą drogę, zanim dotrą do naszych teleskopów. Mimo to, nadal jest to cenny wkład w nasze zrozumienie wszechświata. Numer 7. AI w służbie zdrowia. Okazuje się, że sztuczna inteligencja może być niezwykle pomocna w wielu dziedzinach życia, a szczególnie w medycynie. Oprogramowanie jednej z firm wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizowania sekwencji genomu w szczepionkach mRNA. Program o nazwie Linear Design został wykorzystany do ulepszenia jednej ze szczepionek mRNA przeciwko SARS-CoV-2. Do tej pory szczepionki te musiały być przechowywane w co najmniej minus 15 stopniach. Po optymalizacji przy pomocy komputera okazało się, że nowe szczepionki są dużo trwalsze, a także wywołują dużo silniejsze reakcje przeciwciał. Jedna z takich szczepionek jest już w obiegu. Warto jednak pamiętać, że istnieją dwa aspekty związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w medycynie. Z jednej strony może ona znacznie ułatwić pracę i przyspieszyć postęp naukowy, a z drugiej strony może prowadzić na przykład do tworzenia sekwencji genomu, które mogą szkodzić ludziom. Na szczęście mamy w świecie nauki coś takiego jak testy kliniczne, które pozwalają na sprawdzenie bezpieczeństwa i skuteczności każdego preparatu przed jego wprowadzeniem na rynek. Warto więc pamiętać, że wykorzystanie sztucznej inteligencji powinno być jedynie dodatkiem, a nie zastępować w całości ludzką pracę i wiedzę. I numer 8. Rewolucyjny żel. Naukowcy osiągnęli przełom, tworząc specjalny żel, który umożliwił wyleczenie myszy z rakiem mózgu. Żel składa się z nanocząsteczek paklitaxelu, leku przeciwnowotworowego i przeciwciał, które atakują makrofagi. W przypadku stosowania żelu bezpośrednio na mózg, bez operacji, przeżywalność wynosiła 50%. Z kolei w przypadku usunięcia guza i aplikacji żelu, przeżywalność myszy wynosiła 100%. Żel może dotrzeć do miejsc, które zostały pominięte podczas operacji, niszcząc pozostałe komórki rakowe. A także, jak pokazują badania, jest w stanie wyzwolić odpowiedź immunologiczną. Co prawda, badania do tej pory przeprowadzono tylko na myszach, ale może niedługo doczekamy się badań klinicznych, a ostatecznie żel będzie w stanie uratować tysiące ludzkich żyć. A czy wy w ostatnich tygodniach słyszeliście jakieś ciekawe newsy? Zachęcam was do podzielenia się nimi w komentarzu. Z mojego tygodniowego przeglądu newsów to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Linki w opisie. Zachęcam do lajkowania i zostawienia subskrypcji. Do usłyszenia. Na razie, cześć!